O, nagrywa. Cześć, tu Ocu, gitarowy i tam podobne. Dzisiejszy odcinek będzie inny, ze względu na to, że nagrywamy go kamerą. Co prawda sportową, bo SJ Cam HD. SJ Cam S4000 HD. I mam nadzieję, że to będzie pewien przełom w odsłuchu gitarowym. Pewnie będę robił jeszcze rzeczy nagrywając normalnie mikrofonem, ale stwierdziłem, że coś jeszcze i dla oka. Nie będzie się to zapewne wiele różnić od tego, co było, bo będzie więcej grania. Tyle, że będzie troszkę obrazu. I będzie można zobaczyć, co się więcej dzieje. I to nie ukrywam, Ksant mnie troszkę zainspirował do tego, że jednak dobra kamera to będzie dobre rozwiązanie. I zobaczymy, jak nagranie tego sprzętu, który mam w domu, będzie brzmiał. Ale to mniejsza o to. Zobaczymy przede wszystkim, jak kamera sportowa radzi sobie z nagrywaniem odsłuchu. Dzisiaj się zajmiemy Dinem Vendettą 1. Różnica jest taka, że ja tutaj wsadziłem dwa humbuckery ceramiczne, tak? No, w każdym razie kopiące dupa. Ten ma niecałe 9 albo 9 coś kiloohma, a ten ma niecałe 17, więc to jest niezła maszynka do zabijania. Sama decha jest podobno mahoniowa. Gryf jest, no, takie sobie. Generalnie dobrze leży w ręce, klucze, powiem szczerze, nie powalają, ale trzyma strój. Co ciekawe, ma neck through body, jak to się ładnie nazywa, że struny przechodzą przez korpus. Trójpozycyjny przełącznik, ton, volume. Przetworniki generalnie są w ogóle z majoneza. Moja podłoga się też troszkę zmieniła. Będziemy mieli troszkę brytyjskiego brzmienia. Kompresor i stroj, który nie ucina pasma. Ale o tym też będzie filmik. Buffer sygnału, foot switch i tradycyjnie Fender Rock Pro 1000 z kolumną BS 112. Konstrukcja Mateusza Jędrzejowskiego. Żeby dalej nie przedłużać, przechodzimy do próbek brzmieniowych. Thank you.
I teraz odpalamy marszałka. Przez teraz wzmacniacza. No, też nie do końca strój. Thank you.
Sami widzicie, na dropsach bardzo sobie fajnie radzi. W ogóle na przesterach to ona jest dla mnie miażdżąca. Ale klina już nie ma takiego fajnego, nie ma. Picki na bardziej zawodowe, takie z 15 albo 20-letniego majoneza, to już mamy wiosło mocno kopiąco dubsko. Jak ja ją kupiłem za 3,5 stówki, to jako gitara na backup moim zdaniem jest bardzo dobra. No, stratę musiałem już oddać do lutnika, bo niestety progi już prawie są równe z gryfem. No ale taka gitarka, patrząc z mojej perspektywy, jest, no, moim zdaniem udana. No, jest to Chińczyk chyba z 2007. No ale za tą cenę moim zdaniem trudno było szukać czegoś lepszego. I coś już jeszcze nie na dropsach. Zaraz się pewnie pojawi pytanie, czy się da na tym grać jam? W sumie, sami posłuchajcie. Thank you.
Jak więc sami słyszycie, no ja się tam nie chciałem za bardzo pokazywać, bo jakoś tam szczególnie fotogeniczny nie jestem. Gitara jak na 3,5 stówki i mając dobre humbuckery do tej gitary, no bo przynajmniej dla mnie kopie dupsko, jak na tą cenę. Można ją taniej wyrwać, oczywiście, tylko pytanie, czy będzie w takim dobrym stanie jak moja. Jak ja potrzebowałem przepchnąć kable od humbuckerów, to dziur troszkę było za małe. To wziąłem śrubokręt i sobie troszkę tam zrobiłem więcej miejsca na przewody. No ale no cóż. Drewno jest jak jest, ale jako gitara backupowa, albo dla kogoś, kto chce na początek dobrą gitarę do inwestowania, to można śmiało to wziąć, tak samo jak Squire'a Bulleta. O ile nie ma zrąbanej podstrunnicy albo czegoś innego. Bo Bullet brzmi bardzo fajnie, jak na swoje pieniądze, a wkładając do tego dobre przetworniki, może kopać naprawdę dobrze dupsko. Co więcej na temat tej gitary, to nie wiem co wam powiedzieć. No tutaj jest dobry ksantyp w tych tematach. Dla mnie po prostu ona jest dobrym backupem. Nie będzie, jak ktoś chce gitarę do szatanienia, to będę ta jedynka na początek. Nie trzeba naprawdę czegoś więcej. Jak słychać z Marshallem Warrem, no kopię dupsko grając, chcący grać marszalowskie brzmienia, a z Fenderkiem brzmi naprawdę rasowo amerykańsko. Moim zdaniem w ogóle ta gitara jest stworzona do amerykańskich ciężkich brzmień, a wkładając tam na dobre przetworniki zrobię naprawdę dobrą robotę.
Właśnie zmarnowaliście kilka sekund swojego życia nad tym, żebym się zastanowił, co ja mam dalej powiedzieć. I tradycyjnie, polecam. Filmiki o gitarach, Cisza też gra, Cukierki gitarowe, Stop podróbką gitarowym, Alternatywne forum gitarowe, Gitarzyści.pl. I w sumie nie przypominam sobie więcej takich fajnych miejsc, w których można znaleźć dużo dobrej wiedzy gitarowej. Tymczasem ja się zabieram za kolejne rzeczy, by troszkę nadrobić zaległości. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj trochę tego nadgonić. Do usłyszenia w następnym odcinku.